Nie są rolnikami, ale z uprawą roślin mają dużo wspólnego. Działkowcy, bo o nich mowa, uczestniczyli w tegorocznych kraśnickich dożynkach działkowców, które były doskonałą okazją do wymiany ogrodniczych doświadczeń, wzbogacenia wiedzy oraz dobrej zabawy. W obchodach dożynek działkowca udział wzięli m.in. prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów działkowych z terenu miasta Kraśnik oraz przedstawiciele miasta i powiatu. Działka to jest taka forma prywatności, forma wypoczynku dla osób pracujących, dla emerytów. Jest to kawałek takiego czegoś swojego, gdzie można oderwać się od rzeczywistości i to jest rzecz bardzo cenna, nie przekładana na pieniądze, bo nieważne jest to, ile jest plonów, jakie są plony. Ważne jest to, że jest miejsce, gdzie można oderwać się, uciec ze znajomymi, z przyjaciółmi i dlatego tego typu formę wypoczynku miasto wspiera w różny sposób. Kilka lat temu normowaliśmy sytuację prawną ogrodów działkowych po to, żeby ludzie wiedzieli, że jest to ich i nikt im tego nie zabierze. A najważniejsze to jest to, że co roku w uzgodnieniu z zarządami ogrodów zawsze w jakiś sposób pomagamy im. Czy dotujemy infrastrukturę, czy zakupujemy różne rzeczy, a dożynki, jesienne dożynki są taką formą najlepszą do tego, żeby takie upominki ogrodom działkowym wręczyć. I tak się dzieje w każdym ogrodzie działkowym w Kraśniku, dlatego że w Kraśniku są fajne ogrody działkowe, mówi się o nich w województwie, w Polsce. Ludzie powinni być dumni z tego, że ich ogrody są doceniane nie tylko przez władze miasta, ale i przez władze na przykład ogrodów działkowych w innej części Polski. Prezes rodzinnego ogrodu działkowego Ryszard Warda krótko przedstawił historię rodzinnego ogrodu działkowego Marzenie oraz powiedział kilka słów o jego obecnej sytuacji. Kolejnym punktem spotkania były przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy życzyli działkowcom dalszego rozwijania pasji. Samorząd powiatowy wspiera i stara się dowartościowywać działkowców rodzinnych ogrodów działkowych. Co roku organizowane są konkursy na najpiękniejszy ogród. Kraśnik i powiat kraśnicki na cały kraj słyną ze swoich rodzinnych ogrodów działkowych, które nie tylko są piękne, ale również słyną z wspaniałej właśnie rodzinnej atmosfery. Rodzinne ogrody działkowe to nie tylko miejsca uprawiania warzyw, to nie tylko miejsca, gdzie można sadzić krzewy, można zbierać owoce, ale również to wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji. I myślę, że to właśnie wpisuje się w ideę rodzinnych ogrodów działkowych. To właśnie możliwość spotkania się z innymi działkowcami, to możliwość wymiany doświadczeń właśnie na temat działek, ale również to możliwość integracji w gronie działkowców i mieszkańców powiatu kraśnickiego. No i wreszcie również możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, bowiem nikt inny, a właśnie działkowcy promują zdrowy styl życia, co wpisuje się również w politykę prozdrowotną samorządu powiatowego. Większość działkowców ma swoje ogródki od kilkudziesięciu lat. Ludzie się tu znają i lubią, a przez lata zdążyły się nawiązać przyjaźnie. Sami działkowcy zgodnie przyznają, że są jedną wielką rodziną. Dzielą się plonami, przetworami, przepisami, a nawet radami. Praca w ogrodzie to wyjątkowo trudne i czasochłonne zadanie, zwłaszcza gdy chce się, żeby działka cieszyła oko właścicieli i gości.